Siema, siema, z tej strony Maziuku i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym wstępie chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Bardzo dziękuję, jakbyście tę subskrypcję zostawili, a zwłaszcza, że ostatnio widziałem, że osoby, które oglądają moje filmy, większość nie subskrybuje mojego kanału, więc bardzo do tego zachęcam. No a co, dzisiaj wlatuje odcineczek z top 5 najlepszych modów tygodnia. Spoko seria i od razu chciałbym dopowiedzieć, bo na samym początku serii, czyli w pierwszym odcinku, zapomniałem oczywiście dodać, że będę się starał i seria, jakby nie mi się wszystko, jak wszystko mi się uda, to będzie co tydzień w niedzielę. Zawsze, jak wszystko mi się uda i powyrabiam się ze wszystkimi rzeczami, to tak oczywiście będzie. No i co, dzisiaj kolejne top 5 modów takich polskich, chciałbym zaznaczyć, że polskich, żeby nic nie było komentarzy, że dlaczego nie ma jakichś większych maczy. No oczywiście tutaj przedstawiam mody takie typowo polskie, na przykład takie jak gram na mojej serii Polska Wieś, albo troszkę większe, ale takie polskie, albo coś a la Zetor, coś takiego Ursus, takie co się nadają na taką typową polską wieś. No i co, jak widzicie, Fendzik cały czas stoi. Na razie tutaj nie zmieniam ciągnika testowego, więc nie ma potrzeby, więc na razie tak cały czas jest. No i dzisiaj na pierwszy modzik lecimy oczywiście z kolejnym Ursusem, tak jak to było w poprzednim odcinku, a to jest Ursus 1614 dokładnie. O, zaraz znajdziemy go, to jest od Kasztana oczywiście, Ursusik. Na modhubie jest, sobie weźmiemy jakiś żółciutki kolor, bo mi się to podoba właśnie. Sobie lecimy, na szybko przelecimy konfigurację. Sobie weźmiemy, wiecie co, tutaj obciążnik. Skrzynię szybko biegów. Tutaj jest oczywiście opony do wybrania, ale ja chyba te pierwsze wezmę. A nie, jeszcze są tu do wyboru mitasy i tak dalej. Nie, weźmiemy sobie te podstawowe. Obciążniki opon tutaj się zmieniają, oczywiście, albo szeroki rozstaw można sobie wybrać i też za obciążnikami, ale ja chyba sobie wybiorę tak, tak będzie najlepiej. Naklejki na masce jest typ pierwszy, typ drugi tu bez naklejki z przodu, tak trochę inaczej chyba to jest w porównaniu do tej, tak, taka mniejsza trochę i po lewej bardziej stronie, tu bez naklejek z przodu, ale po bokach, a typ czwarty tylko z przodu. No i typ piąty, tylko z lewy tu, dobra, to wiecie co, weźmiemy sobie wszystkie, albo nie, albo jeszcze jest do wybrania, że wszystkie, nie trzeba, nie można mieć wszystkich też, o tak bardziej. Przedni obciążnik o masie 100 kg, o, tu można wybierać sobie, wiecie co, ja wybiorę sobie taki, o, ten długi to aż tak nie, albo tak, o, taki dłuższy sobie weźmiemy, błotniki szerokie. Plastikowe poszerzenia i standardowe. Sobie weźmiemy standardowe błotniki przód. Tutaj się zmieniają. O, tu nie ma tego gumowego. To chyba jest prawdopodobnie tak jak klapacze, a tu plastikowe błotniki są. No i bez. No to ja wezmę sobie taką pełną konfigurację. Chlapacze. Chlapacze krótkie fabryczne, długie dziadowskie 2. No i nic. No to weźmiemy sobie te długie dziadowskie. Osłona turbosprężarki. Gdzie to jest? Tu jest, dobra. To lecimy tutaj sobie. Tak weźmiemy przednie światła. Typ 2. Typ 3. Typ 1. No w typ 1 weźmiemy sobie tak jak to w standardowym. Konfigurację dachu. Lecimy sobie teraz. Stary ze światłami. Nowy ze światłami. Ja wezmę sobie chyba stary ze światłami, też spoko będzie wyglądać. Wydech. O, przelot można taki zrobić też, widzę, w typie drugim. No i tylko te dwa typy. Weźmiemy takie sobie coś. Kierownica jest do wyboru. Ja sobie wezmę taki modzik, mam też na wejście do środka w sklepie, jakbyście się pytali. A może jeszcze go zaprezentuję w modzikach, jakby w top 5 najlepszych modów tygodnia. Dobra. Sobie jest taka kierownica, tak. Weźmiemy sobie chyba taką, bo wcześniej widzieliście, jak zmieniałem, jakie są do wyboru i konsola ładowacza. Tu w środku ładnie, o tu jak jest konsola ładowacza, jest ten joystick. A może nawet co jest z konfiguracją? Dobra, weźmiemy sobie z konfiguracją z
konsolą ładowacza, jest tylko do meta faka, przepraszam bardzo, tu zapomniałem pomyłkę, metal facha oczywiście, żeby tu nic nie było. Jak widzicie z wierzchu, tak, na zewnątrz, z wierzchu. Coś mi się dzisiaj mylą słowa, przepraszam was bardzo, ale chciałbym, żebyście mieli ten filmik na niedzielę. Dobra, jak widzicie tutaj żółciutki kolor, bardzo ładny odcień. Tu tak jak wybieraliśmy wszystko i te chlapacze. No i co, ja usiądę od razu do środka. O, na filtraczku oczywiście. Odpalimy sobie go. Ładne dźwięki na pewno. Możecie teraz sobie posłuchać. Moim zdaniem bardzo ładny nawet. Tutaj mamy ten joystick. Już nie będę kupował tura i sprawdzał, czy to już wszystko działa tu. Ale jak widzicie tutaj, weźmiemy sobie bieg. Hamulca, animacja i gazu jest. Zmiany. O, jeszcze mam zmienione tutaj. Oczywiście skrzynię biegów, bo coś mam zbindowane tak, że mi samo zmienia tryb biegów, jakie ręczny czy automatyczny, ale to już nieważne. Wszystkie tu z przodu, jakby na dole, gazu, sprzęgła i hamulca też są animacje, więc dobrze tu zmienia. O, właśnie, możecie sobie zostawić u mnie subskrypcję. Jeszcze raz wam przypomnę, ja bym bardzo był wdzięczny. Można zmienić sobie grupę biegów, jak widzicie, tu też się zmniejsza. No i co? Jeszcze chlapacze możemy sprawdzić. O, tym razem są animowane, bo tam chyba w którymś ciągniku sprawdzaliśmy, czy są animowane, to nie były, ale to tu fajnie, animacje są. Zobaczmy, czy się da coś otworzyć i w ogóle, czy w środku jest jakiś panel IC. Zobaczmy. No nie ma nic za bardzo, na zewnątrz chyba też nic nie ma, chociaż nie, chyba nie ma tutaj. Nie, ale jak widzicie tutaj ta konsola ładowacza, tutaj ładnie chodzi silniczek, tam wszystkie animacje, jakie powinny być, to są. No i jeśli chodzi dalej, to chyba to, co sprawdzałem, to jedynie lewy shift J i N, a to chyba z tyłu jest, bo tak zobaczyłem. O, tu jest podnoszenie tych ramion, tak powiem. To jest bardzo fajna funkcja, moim zdaniem. Czasami można sobie opuścić, czasami podnieść. Na przykład też są animacje, oczywiście, tutaj ruchy tych ramion. Nie wiem, jak to można w sumie inaczej nazwać niż ramiona, ale to już nieważne. No i chyba tyle będzie tutaj z tych animacji, takich, co ci wam mówiłem. Tutaj dym ładnie też leci, ale też światło możemy sobie sprawdzić. Ładnie tu wszystkie zapalają się, robocze i tak dalej. Kierunkowskazy działają czy nie działają, sprawdźmy. Prawy działa, lewy działa i oczywiście awaryjne też działają. No i co tu? Dźwięk bardzo fajny. Biegów 4 tu mamy i ile tutaj grup biegów? O, ogólnie wsteczny to jest oddzielna grupa biegów, więc też na wsteczny można 12 jechać. Jest raz, dwa, trzy. Cztery grupy biegów są. Sobie postawimy ciągniczek. O, może o tak sobie postawimy, bo zaraz i tak będziemy resztę maszyn sprawdzać. O, dobra, zgasimy sobie, bo i tak już długo odcinka nam zajęło, prawie 10 minut za tego Ursusa, ale to jest warte jakby poświęcenia takiego czasu na tego Ursusa, bo jednak to jest osiągnięcie jak na farmingu, bo na modhubie Ursus to nieźle. A jeśli chodzi o kolejnego moda, to będzie coś z budownictwa, a dokładnie to będzie obora. Kolejna tak obora, taka na typowo polską wieś. No i co? Tak naprawdę możemy ją sobie teraz postawić. Jest to taka mała, na 30, znaczy mała. Wyglądowo mała, ale jest ogólnie na 30 aż krów, więc to też sporo. O, sobie postawimy jakoś może tak. Obok sobie tak postawimy, koło tego Ursuska. Dobra, o, postawiliśmy. No i sobie teraz to sprawdzimy. O, tu się otwierają drzwiczki ładnie animowane. Tekstury ogólnie z daleka bardzo ładnie wyglądają, a mi się wydaje, że z bliska również też. Takie wybudowane tu ładnie, tak na typowo polską wieś, tak jak mówię. Tu po idu dla krów, może wiecie co? Tu jest jakiś trigger, żeby kupić zwierzęta. Gdzie tu jest trigger? Trzeba poszukać. Wiecie co? O, tu, dobra, chciałem już włączyć, ale już nieważne, bo chciałem włączyć te
strefy interaktywy, coś takiego, jak to, tak się nazywało. Jak widzicie, tu ładnie krówki sobie leżą i tu chodzą też. Można też pościelić, ale chyba już tego nie będę robił, żeby tu jak najszybciej przejść do tego. Tu drzwi również chyba animowane ładnie, tak sobie otworzymy. A tu również też mi się tak, o, można wyłączyć i włączyć światło nawet. Też bardzo ciekawa funkcja. Otwór bramę. Tu jakieś ozdoby, też rowery, kławeczka. No i stąd się pobiera gnojowice. A jeśli chodzi o bornik, to chyba powinniście wiedzieć, że to się bierze. Obok się stawia platformę jakby no do obornika, żeby można jakiegoś modzika sobie pobrać. Również może będę przedstawiał takie modziki, żeby na stertę obornika te rzeczy stawiać. No i co, jedynie na dachu ładnie, tu też teksturki są spoko, takie, no moim zdaniem budyneczek pasuje na polską wieś, może się pojawi na jakiejś serii kiedyś, ale na razie nie zamierzam tego robić. No i co, chyba nawet będziemy przechodzić do kolejnego modzika, bo to dużo, nie ma co tutaj rozmawiać o tym, tu wszystko jest. Światła chyba jedynie tu możemy sprawdzić jeszcze, o, włącz światło, da się oczywiście po ciemku też pracować, tutaj dawać jeść krówkom, więc można to jak najbardziej robić. A tu jest jakiś łącznik światła? Chyba nie ma tu na zewnątrz. No nie ma, tutaj co szedłem, to nie było. No dobra, lecimy do kolejnego modzika. Co a propos mówiłem, sterty obornika, to jest oczywiście też taka jedna rzecz, która też jest również potrzebna. Tylko gdzie to jest dokładnie, nie wiem. Chyba w budynkach, gdzie będzie narzędzia. Tak, jest to tutaj. To jest ładowarz stacjonarny do obornika. Aha, dobra, tak stawiamy. Postawimy sobie gdzieś tu go. Ojejciu. Wiecie co, zburzymy, zaraz postawimy na nowo, ale nie chciałbym, żeby to wchodziło w budyneczek. Kurczaki, dobra. Sobie postawimy z drugiej strony drugi, bo to nie ma sensu bawić się tam. To już nieważne tamto. Jak widzicie, to jest taki ładowarz, żeby nie męczyć się turem. To można tym też trochę się, tak mogę powiedzieć, że pomęczyć. Można sobie, jak tu jest sterta obornika, to można sobie brać, ja zaraz zaprezentuję nawet. O, tu jeszcze free track działa. Nie spodziewałem się tego, ale dobra. Jak widzicie tutaj, chyba nawet tego się nie odpala. Czy odpala się? Nie odpala się wyjątkowo, bo zawsze jakieś jak sobie były maszyny, to się odpalało w farmingu, a to wyjątkowo nie, więc jedynie chodzi. O, można sobie na boki. Tutaj oczywiście tylko postać nie robi kroków, ale to już nieważne. Jeśli chodzi o tutaj dalej, to można do góry i do dołu. Możemy sobie do dołu, tutaj wajcha się oczywiście tutaj zmienia i można sobie zamknąć jak najbardziej. Tylko wiecie co, ja chyba nas przetestujemy sobie, tak bardziej konkretnie to przetestujemy, ponieważ ja sobie tu zrespię stertę obornika gdzieś tu. O, na przykład tutaj weźmiemy sobie, gdzie to było, o tutaj, kipruj na ziemię. Musimy sobie znaleźć obornik, o, 1 metr, gdzieś tak 2000 litrów weźmiemy. O, jak widzicie, można sobie wziąć. O, tutaj. O, tak. Chyba niektóre tu przyciski to były. O, ten przycisk. Tak. O, tu się oczywiście od razu nabiera, ale weźmiemy sobie tak, to chyba nie będzie działać tak jak powinno, ale o, tak sobie weźmiemy, zaraz zobaczymy, to stestujemy. Oj, chyba nawet za blisko tego zrespiłem, wiecie, sobie weźmiemy tak, o, tutaj szybciutko i opuścimy. No i nabrać się da, no bym nie powiedział, więc sobie na szybko jeszcze zrespię tu dalej trochę. O, cyk, 3000 litrów nawet. O, tu sobie zrespimy. Będzie można teraz robić. Na pewno polecam wam tak, trochę dalej, bo to długi jest. Oczywiście postawić to. O, można sobie nabrać oczywiście. Jeszcze trochę nabierzemy. O, mieści się 650 litrów i możecie sobie wziąć na przykład w tą stronę i sobie myszką sobie jak najbardziej to wysypać.
No i dobra, z tego modziku to chyba nie na tyle, bo nie ma co tu za dużo też testować, po prostu taka maszynka, fajna na polskie gospodarstwo, jak nie ma się tura zwłaszcza, to też spoko wybór. No i teraz lecimy jeszcze z dwoma modzikami, teraz to będzie prasa dokładnie marki Klas. Gdzie tutaj prasy są? O, tutaj prasy są. Będzie to oczywiście nie te dwie, a będzie to ta. Jest to dokładnie prasa ze serii Polska Wieś, gdzie sąsiad, jak ktoś oglądał, to pewnie wie, że sąsiad przyjeżdżał mi taką prasę prasować. Gdzie ta prasa mi się tu pojawiła? O, tu. Sobie weźmiemy nawet już susika, tak, żeby przetestować nawet i go. Tak, żeby też stestować te maszynki. O, dobra. Muszę tylko wycofać. Muszę tylko jakoś tak ładniej wycofać niż tak. Przyzwyczaiłem się, wiecie, do kierownicy i teraz tak ciężko na klawiaturze, no ale na kierownicy tu nie ma sensu grać, bo to za dużo roboty tu by było. Jedynie wiem, że to jest za duży zaczep, jakby powinien być ten na niższy, no ale to już, dobra, nieważne, bo jak widzicie, tutaj wałek nawet przechodzi przez zaczep, ale to u was tak nie będzie, chyba że będziecie mnie zaczepiali na ten górny zaczep, bo najlepiej to się zaczepia za dolny. No i co, tak naprawdę można sobie, ciekawe czy da się napełnić tą, nie powiodła się próba, właśnie w tym modziku coś jest z tym, oczywiście problem. Ja sobie, wiecie co, tak zrobię podobnie jak z obornikiem, bo w tym modziku jest problem, żeby napełnić prasę, więc sobie weźmiemy słomę. Gdzie tu jest słoma? O, tu chyba była gdzieś. No nie było, więc wracamy się. O, tu gdzieś słoma będzie. Słoma, tak 3 metry i 5000, nie, zrobimy tak 10 tysięcy litrów. Dobra. Ojejciu, dobra. Mogłem na trochę szerzej, ale to już nieważne. To nie jest zbyt realne, ale można sobie jechać prasą, napełniać jak widzicie i można sobie albo włączyć oczywiście rzut automatyczny, ale ja tak nie robię, możecie sobie wywrócić belkę. No i jak najbardziej wam tu wszystko działa. To jest prasa 125 cm średnica. A belki robią się słomy 5000 litrów, a jeśli chodzi o siano, to chyba się robią 4,5, coś takiego. Tak mi się zdaje, z tego co testowałem. No i no w sumie co tu jeszcze można? Włączyć można. No i tak naprawdę z tej prasy to będzie tyle, więc przejdziemy teraz sobie do ostatniego modzika. A nim będzie oczywiście siewnik. Siewnik to będzie taki sam jak ja mam na serii Polska Wieś. Dokładnie, o, sobie znajdziemy, który to tutaj, o, to jest ten, jak widzicie, odblaski można sobie weźmiemy z full opcją, tak żeście wszystko widzieli, światło nawet sobie weźmiemy, no i weźmiemy kolor taki, jak ja mam na serii, dobra, o, cyk, możemy sobie wziąć pędzika, do tego oczywiście ciągniki bardziej się przydadzą, takie typu 30-60, a nie taki fend. No chyba, że ktoś tak lubi jeździć z takim fendem i z siewnikiem, chociaż wątpię. No ale testować jak najbardziej można nie John Deere'em, tylko fendem. Zobaczymy sobie, wiecie co, czy sieje w ogóle on, ten siewnik. Wydaje się dość mały jak na fenda, ale nic nie szkodzi. 85 ziarn mieści się tutaj. Ja sobie zrobię, wiecie co, o tutaj zrobimy sobie nie o tą podłoże kultywatorowane, no i o tak, dobra, i spróbujemy zasieć tu na przykład rzepak, bo tak się da tylko w tym miesiącu, dobra, o, dobra, opuszczamy. Oczywiście ten siewnik działa oczywiście tylko na jakby na opuszczenie, nie działa on w taki sposób, że się go włącza, tylko jak się opuszcza, to on od razu sieje. Jeśli chodzi tutaj o inne funkcje, to nie ma, a sieje, jak widzicie, sieje, więc warty jest uwagi, ale można jeszcze, ale to chyba była podstawowa funkcja, jeszcze przed tą funkcją, co powiedziałem, można otworzyć pokrywę, no i można oczywiście wyładować. Pojawia nam się wtedy w takim woreczku, tak, o, i można sobie na przykład wziąć turem albo super siłą,
wziąć i załadować z powrotem do siewnika. No i tak naprawdę możemy na tym zakończyć odcineczek i tak wyszedł nam znów 20 minut, ale no już niestety takie odcineczki będą. No i co, ja Was jeszcze raz zachęcę do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Naprawdę bardzo bym się ucieszył, jakbyście zostawili tą subskrypcję. A teraz lecimy po 600 subów, ostatnio wbiliśmy 500, więc bardzo Wam dziękuję, że już Was jest tyle. Ale teraz lecimy po kolejną setkę, po 600. No i co, ja Was zapraszam na poprzedni odcineczek z serii Polska Wieś. To chyba było kupno kombajnu. Nie, to nie było kupno kombajnu, przepraszam, to był odcineczek sianokosów. Oczywiście z przytrząsania i rozłożenia obornika na polach. Pomyliłem się już, bo czasami robię dla Was filmy na zapas, więc już trochę czasami się mylę. No a w tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się i na razie, cześć!